Oni zimna się nie boją, a wręcz przeciwnie. Dla nich im zimniej, tym lepiej. Morsy w regionie oficjalnie rozpoczęły sezon. Z utęsknieniem czekają na minusowe temperatury i pierwszy śnieg. A póki co już korzystają z na pozór ekstremalnych, ale podobno leczniczych kąpieli. Kiedy inni mają ochotę ciepło się ubrać, oni zrzucają z siebie prawie wszystko i wchodzą do lodowatej wody. Dla morsów bowiem im zimniej, tym lepiej. W Wodzisławiu Śląskim morsy już oficjalnie rozpoczęły sezon. Każdy może do nas dołączyć. Dzisiaj było mnóstwo nowych twarzy. Były osoby znane, z którymi morsujemy już kilka lat. Były osoby, które pierwszy raz zobaczyłem. Kobiety, dzieci, osoby starsze. Także to jest budujące i to bardzo cieszy. Ponad setka amatorów zimnych kąpieli pod chmurką spotkała się na wodzisławskim Balatonie. Na początek nie mogło być inaczej. Rozgrzewka. To wszystko po to, aby przygotować organizm na główny punkt imprezy – kąpiel w lodowatej wodzie. A ta, mimo że przez wielu uważana za ekstremalną, niesie za sobą mnóstwo korzyści. No przede wszystkim hartujemy się, tak? Ja morsuję 3 lata i powiem szczerze, że od tego czasu nie wiem, co to przeziębienie. Oprócz tego morsowanie wpływa na układ krwionośny, układ odpornościowy, dobrze wpływa też na samopoczucie i co ciekawe, potrafi rozprawić się nawet z największymi zmarzluchami. W zasadzie zawsze mi jest ciepło. Ja zimą nie potrzebuję już ciepłego ubrania. Człowiek jest bardziej zahartowany i o wiele lepiej znosić chłodną temperaturę. Choć woda lodowata, morsy gwarantują gorącą atmosferę.